Sezon grillowy rozpoczęty. Jak co roku Polacy ruszyli na plaże i działki. Na grillach skwierczy karkówka i kiełbaska. Leje się zimne piwo. Przed nami kilka dni wolnego. Majówka to już w Polsce tradycja. Skąd to wolne? Nie, to wbrew pozorom nie jest święto karkówki. Co łączy Piłsudskiego, Chicago i wybuchające bomby? Jest rok 1886. Ameryka przeżywa prawdziwy złoty wiek. W Chicago stoi już pierwszy drapacz chmur. Coca-Cola zawiera prawdziwą kokainę i mało kto wie, że można ją kupić tylko w jednej aptece. W nowoczesnych mieszkaniach są elektryczne lampy, krany z ciepłą wodą i telefony. Ale to luksusy, tylko dla bogatych. Większość mieszkańców Chicago żyje w nędzy. Pracują 12 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu. Na ulicach słychać, że ludzie mają tego dość. Rodzą się związki zawodowe. Żądanie jest jedno – skrócić czas pracy. Chcemy żyć jak ludzie. Praca powinna trwać 8, a nie 12 godzin. Wybuchają strajki, ale właściciele fabryk nie odpuszczają. Wysyłają policję na protestujących robotników. W pierwszych dniach maja 1886 roku policjanci otwierają ogień w jednej z chicagowskich fabryk. Są ranni i zabici. Następnego dnia całe Chicago wychodzi na ulicę. Tłum gromadzi się na High Market Square. Ludzie są wściekli. Nagle, pod koniec przemówień, na placu ktoś detonuje bombę. Wszystko dzieje się bardzo szybko, wybucha panika. Policja tylko na to czeka. Zaczyna strzelać na oślep w tłum robotników. Znów giną ludzie. Co się stało dalej? Władze próbowały zastraszyć robotników. Po sfingowanym procesie mówców z High Market Square skazano na kary śmierci lub dożywotnie więzienie. Rządzący liczyli, że pozbędą się problemu. Przeliczyli się. Ten dzień zmienił wszystko. 4 lata później robotnicy strajkowali już na całym świecie. Od Berlina po Chile wszędzie żądali tego samego. 8-godzinnego dnia pracy. W 1890 roku stanęły też fabryki w Warszawie. Robotników nie złamały wyroki carskich sądów ani karne zwolnienia z pracy. 1 maja stał się ich dniem walki, ich świętem. Prawica chce, żebyście wierzyli, że 1 maja wymyślił Stalin z Bierutem. Ale to nieprawda. To święto do dziś obchodzi cały demokratyczny świat. Pierwszomajowe demonstracje organizował Józef Piłsudski i Ignacy Daszyński. Pod zaborami to był dzień walki o niepodległość i godne życie. W maju 1905 roku robotnicy wyszli na ulice Łodzi, Warszawy i wielu innych miast. Domagali się 8-godzinnego dnia pracy, demokracji i niepodległej Polski. Carat niestety nie ustąpił. Na wolność i krótszą pracę musieli czekać jeszcze 13 lat. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, premier, socjalista, ogłosił wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Jest z czego być dumnym. Byliśmy jednym z pierwszych takich krajów na świecie. W 1918 roku to wymagało odwagi. Od tamtych wydarzeń minęło 100 lat. Zmieniło się wszystko. Otaczają nas komputery i smartfony, nasza praca wymaga coraz więcej uwagi i wiedzy, ale ciągle pracujemy tyle samo, co nasi pradziadkowie. Na śmieciówkach czy na etacie pracujemy nawet więcej niż 8 godzin dziennie. Jesteśmy ciągle jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Dziś, tak jak w 1918 roku, potrzeba odwagi, by znowu skrócić czas pracy. Tym razem do 7 godzin dziennie. Pracujmy krócej. Żołnierze wyklęci. Bury, Tom, Szary. Kim byli tak naprawdę? Poznajcie fakty, które chcą przed wami ukryć.